Lana musi znaleźć dla Wiki coś zielonego. Wodorosty będą świetną przystawką w tym wyzwaniu. O tak. Okej, Wiki, twój pierwszy zielony posiłek jest gotowy. Nie jesteś ciekawa, co to? Pyszne, obślizgłe wodorosty. Od samego zapachu się odechciewa. Przecież sama wybrałaś ten kolor. Miejmy to już za sobą. O Boże, bardziej obleśne niż myślałam. Dużo sobie nałożyłaś. Jesteś pewna? Fuj, nie wygląda zbyt smacznie. Wyobraź sobie, że to spaghetti. Zielone, obrzydliwe, obślizgłe spaghetti. Dobra robota, Wiki. Teraz twoja kolej znaleźć coś pomarańczowego dla Lany. Jesteście wybredni? A co gdybyście mogli jeść rzeczy tylko w jednym kolorze, na przykład zielonym lub pomarańczowym? Nie ma co się zastanawiać. Pozwólcie, że wam to wszystko zobrazujemy. Szkoda, że to nie będzie czekolada. Podczas takiego eksperymentu wszystko się może zdarzyć. Przygotujcie swoje kubeczki smakowe, bo właśnie zaczynamy kolejne 24-godzinne wyzwanie. Proszę, smacznego. Intensywny zapach. I wątpię, że będę miała ochotę to zjeść. Już się boję. Cebula, serio? Jesteś okropna. W sumie wygląda jak kawałek jabłka, ale na pewno nie jest taka słodka. Wow, ale duży gryz! Patrzcie, jakie soczyste. Łączymy się z tobą w bólu, Lana. Odważna jesteś. Dajcie jej szybko jakąś gumę. No już. Pomarańczowe słodycze. W końcu coś pysznego. Patrz lepiej na talerz Wiki. Taką zieleninę to mogę jeść codziennie. Panie makaroniku, zapraszam do środka. Ale pycha. A twoje Lana? Powiem tak. Znacznie lepsze od cebuli. Wyzwanie ze szczęśliwym zakończeniem? Nie zjedzcie zbyt dużo, dziewczyny, bo brzuchy was rozbolą od tego cukru. Co tam? Hej, coś mi mówi, że szykuje się nam kolejne 24-godzinne wyzwanie. Co? O tak. Biedna Bella nie ma pojęcia, co ją czeka. Nie ma mowy, że to zjem. Ciekawe, co teraz mamy. Sprawdzimy? Ej, uważaj! Portfel? I automat na cuksy. Tego chyba się nie je, prawda? Wow! Niezłe wdzianko, Hana. Fajne, ale jeszcze wąsów nie ogarnęłam. Wow! Mogę jednego? Please! Pewnie. Jak zapłacisz? Huh? Oj, nie to. Tada! Co? Też nie to. O, jest. Nie mam tyle kasy. Chyba, że... To przecież portfel. Tak jak myślałam. Teraz będzie mnie stać na cuksa. To dużo pieniędzy. Pięknie pachnie. I jeszcze lepiej smakuje. Chyba było dobre, co? Interesy z tobą to sama przyjemność. Proszę, muszę wyjąć najlepszego. I siup! Ale to fajne. I do paszczy malutki. Tak dobry, jak myślałam. Warty wydanych pieniędzy. A teraz balonik. O, rośnie. Nie tak prędko. Musiałaś go przebić, Hana? Sorki. Jedziemy z tym koksem. Jaki to smak? Truskawka. Zjem to za jednym zamachem.
końcu to moje ulubione. Lubię zacząć na jednym końcu i jeść jak zakochany kundel. O, chyba idzie w tym kierunku. Hana! Moja ulubiona piosenka! Zatrzymam się na chwilę. Ale ta płaszczka wielka? Jaki uroczy wielbłąd! Na Insta! Sprawdzę swoje w tym czasie. Ciekawe, jak smakuje. Mam wstać jak butelkę z mlekiem? W środku jest mnóstwo słodyczy. O tak! Patrzcie na tę słodko-kwaśną rozkosz. Prawdziwe delicje. Co? Z drogi, śledzie! Tylko usiądę na swoim miejscu. O matko! Czy to się kiedyś kończy? Chciałabym, żeby nie. Filtr dziecka. Było fajnie, ale trzeba to przerwać. Znacznie lepiej. A gdzie jest Kylie? Nie widziałam, jak wychodzi. Co to za dźwięk? Chyba jest głodna. Mama! Masz, jedz. Znacznie lepiej. To znaczy, że jestem jej mamą? Dzisiaj jemy same niebieskie rzeczy. Gotowe zobaczyć, co macie? Jedziemy. Cukierkowy pierścień. Nie odmówię nowej biżuterii. Ale tego się chyba nie je. O, jaki ładny. I pasuje jak ulał. Słodziutko, co? Zawsze marzyłam o tym dniu. Zupełnie jak w bajce. Na kogo patrzysz? Hana, uczyń mnie najszczęśliwszym facetem na świecie. I proszę, zgódź się. Wyjdziesz za mnie? Hana, obudź się wreszcie. Można pomarzyć, prawda? Kocham cię, chłopcze z fantazji. To prawdziwy diament? Jedno wielkie kłamstwo. Będę singielką. Wiecznie jedzącą słodycze. Żyjesz, Julie? Nie wiem, skąd tam się wzięły. Zobaczmy, co ty masz. Wygląda jak malinowa słodycz. Są bardzo dobre. I pełno w nich cukru. Otwórzmy to. Otwieramy i maczamy. Aż ślinka cieknie. Słodkie i troszkę kwaśne. Okej, maczamy po raz drugi. Julie chyba się poszczęściło. Daj spróbować. O, tak. Jest coś lepszego niż cukierek? Z cukrem? Na pewno słodsze niż oświadczyny. Czy ja czuję truskaweczki? Bardzo chętnie. Czerwoniutkie i słodziutkie. Ale przyda się nieco mocy. W tym pranku odetnijcie końcówkę truskawki. To samo zróbcie z papryczką chili. Tylko nie za dużo. Teraz truskawka do czekolady. Potem przyłóżcie końcówkę papryczki. Idealnie. I zanurzcie jeszcze raz. Wystarczy położyć na talerz. Nie bój nic, posmakuję ci. Co może pójść nie tak? Już czuję tę słodycz. Ta jest mega czekoladowa. Nie masz pojęcia. Zaraz, moment. Usta mi płoną. Co jest z nimi nie tak? Szybko!
zimnego powietrza! Pali! Nawet oczy mi się pocą! Zjadłaś tylko jedną! Już nie żyjesz, Brian! Zapłacisz mi za to!